Witam Was 19 sierpnia 2021 roku. Dziś jestem na Tarpnie w Grudziądzu. Zrobię tutaj nowe kąpielisko. Jest godzina 5:40, wbijam się w mokrą piankę. Daję sobie jakieś 3 godziny. Włażę do wody i no i zobaczymy, co tam pogubili nasi Grudziądzanie. Wiatrzysko dmucha niemiłosiernie, odczuwalne jakieś 12 stopni, na termometrze 18, a oto mój sprzęt na dzisiejszą wyprawę, Nocta Macro Simplex za 1300 zł ze sklepu Odkrywca Historii w miejscowości Susz. Sito od pana Krzysztofa Śliczniaka, dedykowane specjalnie dla mnie na zamówienie, buty neoprenowe z Decathlonu, torba zrzutowa ze sklepu Zwiadowca Historii, no i pianka neoprenowa 5 mm kupiona od znajomego kolegi Jokera, który ma swój kanał, ale już nie nagrywa. No nieważne, tak czy siak lecimy i zobaczymy, jaki będzie urobek. No i dobra, znalazłem miejsce, gdzie nie ma sygnałów. Naciskam tutaj ustawienia, jeszcze raz naciskamy lewy przycisk i pompujemy. Dobra, bardzo niska wartość, 37,7 i tak będziemy biegać. Zaczniemy od plaży i zaraz wchodzimy do wody. Jest godzina 5:57, a ja przytulam 2,40 z jednego dołka. Dobry początek. Dorzucamy 15 groszy i chcę Wam coś pokazać. Zobaczcie, jak dają te współczesne monety z szajs metalu, tu jest 10 groszy. Słyszycie? Daje jak kapsel. Połączenie żelastwa i koloru. No niestety. I dlatego ludzie tego nie kopią. A ja to kopię. Mam 2,65. No i kolejny sygnał na żelastwo. Skaczący, pierdzący. I jest to 5 groszy. Te żelazne, że tak powiem. I tak wygląda właśnie kopanie współczesnych monet z szajs metalu. Aha, jeszcze gdyby ktoś pytał, dlaczego chodzę na park 1 albo na park 2, a nie na plaży, a to dlatego, że tryb plaża jest bardzo mało, wiecie, czuły i pomija bardzo dużo znajdek. Takie mam wrażenie, a ten tryb park 1, park 2 jest dla mnie najlepszy i rekomenduję właśnie chodzenie w tych dwóch trybach. Sygnał 24-25, dosyć stabilny. Oznacza 20 groszy współczesnych. Sygnał 24-25. Czyżby znów 20 groszy? Zerknijmy wspólnie. No nie tym razem. Tym razem jakieś badziewie. Kolejny wybitnie żelazny sygnał. Ale jak już wiecie, tak dają współczesne drobniaki. Obstawiam, że będzie to 1, 2 albo 5 groszy. No i są 2 grosze. No proszę. Ulubiony sygnał 48-49. To powinno być 5 zł współczesne. Ale czy będzie? Zaraz się okaże. Oby tak było. Niestety będą to groszaki, tyle że z Mosiądzu. Dają taki sam sygnał jak 5 złotówki. Dziecięca spinka do włosów. A teraz mały pokaz, zobaczcie, to jest kapsel, to jest 10 groszy szajs metal, 10 groszy właściwy metal i 2 grosze szajs metal. Słuchajcie i podziwiajcie. Kapsel. 10 groszy szajs metal. Porządne 10 groszy. I 2 grosze, także widzicie. Kapsel i 10 groszy z szajs metalu dają praktycznie bardzo podobny sygnał. A więc bardzo wielu ludzi będzie pomijać 10-20 groszówki, te 50 groszówki, nawet złotówki współczesne. Już nie mówiąc o tych groszakach. No chyba, że będą kopać tak jak ja, każdy sygnał. No jak każdy to każdy, zobaczcie, kawał złomu. Tak samo daje 1 grosz z 6 metalu. Słuchajcie, chciałbym się odnieść do takiego hejtu, jaki teraz leci na każdego, kto myśli inaczej.
zaraz wiecie, jest od lemmingu wyzywany, od płaskoziemców, antyszczepionkowców i tak dalej, tylko dlatego, że myśli samodzielnie. A więc wszyscy jedziemy na tym samym wózku, słuchajcie. Nikt z was nie wie tego lepiej, jak jest naprawdę. Większość z was się tylko domyśla, więc nie opowiadajcie mi tutaj na moim profilu na Facebooku swoich mądrości, bo ja ich nie potrzebuję. Mam 47 lat i potrafię myśleć samodzielnie. I nikt mi nie powie, że ta sytuacja, jaką teraz mamy na świecie, jest normalna. Ale jeśli macie takie dobre samopoczucie i wierzycie w to, że politycy chcą dla was dobrze, no to gratuluję. Brzydki, skrzeczący sygnał, 10 groszy z szajs metalu. Gdybyście mnie pytali, dlaczego tak dużo wykrywacza jest, a to dlatego, że jest lato, chcę wykorzystać ten czas, później będzie jesień i będzie tylko magnes neodymowy. A wiecie, no na jesieni bardzo trudno się biega z wykrywaczem, zresztą nie ma większego sensu po sezonie biegać po tak przechodzonych plażach, a więc wiecie, rozumiecie. Solidny kawał złomu w postaci takiego haczyka. Słuchajcie, przychodzi mi do głowy taka sentencja, wiara w to, że firmy farmaceutyczne walczą o nasze zdrowie, jest równie mądra jak wiara w to, że firmy zbrojeniowe walczą o pokój na ziemi. To tak pod rozwagę. Wierzcie mi, że to leżało na wierzchu, nawet nie zakopane, gołym okiem. Dziecięcy pierdzionek z serduszkiem. Taki tam odpustowy. 50 groszy, zobaczcie jakie zaśniedziałe, ale zaraz to doczyścimy. Zobaczycie jak ładnie można to doprowadzić do stanu używalności za pomocą palców i piasku. Zaraz się odezwał znawcy, że rysuje monety, ale to nie jest numizmatyka, to nie jest, wiecie, kolekcjonerstwo. A w niczym to nie przeszkadza, żeby moneta wróciła do obiegu. I tyle wam powiem na ten temat. Żmudna robota, ja wiem, ale ja się nigdzie w życiu nie spieszę. Nie mam zamiaru, ja mam zawsze czas. Nikt mnie nie goni, nie pędzę za wiatrem, nie biorę udziału w wyścigu szczurów. Jaram się swoim życiem, tym co robię, czy to się komuś podoba, czy nie. Tadam! No i dobra, skończyłem właśnie plażę. Opitolenie jej zajęło mi równe 100 minut i zarobiłem około 4 zł, a więc 4 grosze na minutę. Taki wynik. Mam nadzieję, że w wodzie będzie nieco lepiej. No zobaczymy. Do dzieła. Ledwo wlazłem i już wyciągam zawieszenie od samochodu. Zobaczcie, chodzenie w wodzie uwielbiam za te belemnity, no nieco mniej za kapsle. Po prostu biję brawo imbecylowi, który robi takie rzeczy. Słuchaj, durniu, obyś sam na to kiedyś stanął. Chamstwo i prostactwo to po prostu mało powiedziane. Nie mam już słów na to bydło. To jest na kąpielisku, wcale nie głęboko. Przed momentem wyłowiłem 20 groszy i dochodzą kolejne groszaki, tym razem 10. Dziś zadziwiająco mało zrywek, dopiero chyba czwarta. To był sygnał 52, liczyłem na 2 złote, ale się przeliczyłem i jest 5 groszy. Czułem pod nogami jakiś gwóźdź taki wielki. Oh fuck. Nie tyle gwóźdź, co resztka podpórki pod wędkę własnej roboty. Rozkawałkowane okulary dawały sygnał 23. Znów mam podobny sygnał na 23. Czyżby druga część tych okularów?
Nie tym razem. Tym razem taki skrawek od zrywki. No i dno jeziorka czystsze o kolejne badziewie. Takie nudy w wodzie, że chyba sobie sklecę zaraz jakiś witraż w międzyczasie. Ja się trochę ołowiu i dzieło gotowe. Uwielbiam takie widoki w sitku. Zobaczcie, złotóweczka. I jeszcze jedna monetka, tym razem 50 groszy. W końcu coś godnego uwagi, zobaczcie. Taka obrączka ze stali nierdzewnej, dosyć gruba. Pierwsza sensowna znajda dzisiaj. Nieco gmerania i kolejna moneta, 20 groszy. To pogadamy jeszcze. No nie będę, będę już kończył właśnie, bo tu już przed szóstą już byłem. Jeden grosik wpada, a tu panowie przyszli sobie popływać o poranku. I na koniec zabawy zerkajcie, co ja wyciągam. Sreberko. Piękna, srebrna keta. Wow. Bardzo pożądany fancik. I cieszy. Będzie ładnie po oczyszczeniu. O, patrzcie, to jest taki plac zabaw przy plaży. Skoczymy, zobaczymy, czy tu coś będzie. I będziemy kończyć. Mówiąc szczerze, nie takich znajdek spodziewałem się na placu zabaw. Ale dobra, jest przynajmniej czyściej. Na podsumowanie zapraszam do domu. No, te większe śmieciuchy wrzucę teraz do auta, do kastry. Tak więc nie będzie ich na podsumowaniu domowym. Spójrzcie, jak się fajnie parkuje. I zobaczcie na tego chama. Zajął 3 miejsca parkingowe. Należy się karny, już nie powiem co. A więc podsumujmy to w domku. Tak jak mówiłem, niecałe 3 godziny roboty, 6,33 w gotówce. Fantem dnia jest srebrna keta, jakaś tam obrączka ze stali nierdzewnej, pierdzionek, kilka kawałków belemnitów. Tragedii nie było. Do następnego. Cześć.